Na samym początku rozstrzygnięcie konkursu o koszulkę Eat Sleep Game Repeat, który wypadł po prostu świetnie. 4100 komentarzy, dlatego teraz malutka przestroga dla tych, którzy także będą chcieli wziąć udział. Jak sami widzicie, tutaj Marek wygrał koszulkę, ale jednak jej nie wygrał z tego względu, że nie subskrybował kanału, ani nie zostawił łapki w górę, co można zobaczyć na jego kanale po prostu, dlatego bardzo mi przykro, ale zwycięzcą będzie kolega, którego widzicie teraz. Gratulacje i zgłoś się do mnie na fanpage'u po odbiór. A żeby poprawnie wykonać to zadanie, jedyne co musisz zrobić, to zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i napisać komentarz okoń. Tyle. Powodzenia. Jak pewnie każdy z was dobrze wie, wczoraj pojawia się drużyna roku i dlatego dzisiaj mam wielki plan na to, żeby trafić któregoś z tej trójki, która właśnie jest dostępna w drafcie. Mam na myśli Ronaldo, Messiego oraz Suareza, także liczę na to, że uda mi się znaleźć formację i trafić któregokolwiek z tych zawodników, żeby móc go przetestować w drafcie. Jako że draftu od 3 tygodni nie było, także myślę, że to może być naprawdę fajny pomysł na odcinek. Także co, zaczynamy ten odcinek, liczę na to, że tutaj jakikolwiek z drużyny roku się pojawi. Formacja 3-4-3 pod to, co chcę trafić, chyba pasuje najbardziej, także bierzemy ją. Kapitan, bardzo proszę o zawodnika drużyny roku, jest Messi. O nie. Serio? Kurde, biorę tu pogłęb, no Messiego chciałbym trafić później. Prawy pomocnik, zobaczmy, czy tutaj będzie jakikolwiek zawodnik. Mamy tu Müllera, znaczy jakikolwiek zawodnik na pewno będzie, ale jest Tomek Müller. Tomek Müller. W sumie ja to chyba pójdę w Sissoko. On taki troszkę lepszy fizycznie jest, a to jest taka pozycja, że on tutaj bardziej będzie grał defensywnie, jak ofensywnie. Bramkarz z ławki rezerwowych, tutaj przydałby się ktokolwiek dobry. Jest Oblak. O, i to jest w sumie ciekawa opcja. Ale ja pójdę tu chyba w Jorisa. Nie wiem, czy jestem troszkę do tyłu z zawodnikami, ale żadnego z nich nie kojarzę. W sumie tego kojarzę, bo trafiłem go w Parsy kiedyś. Niech będzie ten Demayo, bo jest Francuzem. Ten draft zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Nie ukrywam. Varane. Varane będzie bardzo dobrym połączeniem Ligi Hiszpańskiej z Francuzami, także tutaj Varane pasuje jak ulał. Mimo tego, że jest tutaj Toby Alderweireld w wersji Inform. Sprawdźmy bramkarza z ławki rezerwowych, czy będzie tu ktoś ciekawy. Jest Batland, który jest bardzo OP, więc ja pójdę w Batlanda. Mimo tego, że nie będzie broni, to go wezmę po prostu, może przyniesie szczęście. Rio Ferdinand, legenda Manchesteru United. Do tego składu będzie pasować perfekcyjnie. Witamy cię, Rio. Okej, ciekawa obrona już się zrobiła. Cristiano Ronaldo! Właśnie o to mi chodziło. Chrisu! Mimo tego, że nie w paczce, w drafcie też naprawdę jest duże szczęście, żeby go trafić. Dlatego, Cristiano, witam cię serdecznie w moim składzie. Skoro Ronaldo już jest, sprawdźmy lewo skrzydłowego. I tutaj jest Neymar 94. Ojeju! Witam cię, Neymarito. Zobaczcie, jaki składzik się tu buduje. Może niech będzie ten Ziyech, bo w miarę ciekawie wygląda jako karta. Jeszcze jakby poleciał tutaj Leo Messi, to byłoby po prostu genialnie. I jest Del Piero oraz Nesta. Ja nie wierzę, co tu za draft się układa. Ja, co tu nie, środek obrony niepotrzebny mi, ja biorę Del Piero w ciemno. Del Piero, witam cię w składzie. Skoro mamy legendę na atak, sprawdźmy, kto na pozycji napastnika się pojawi. Może tu będzie jeszcze Luis Suarez. Co by to był za draft, jak pojawiłby się tutaj Suarez? No, Suareza nie ma, ale jest Vardy. Wezmę chyba na niego, na ławkę rezerwowych, jak coś. Dobra, póki co jest naprawdę mega. Mamy tu jeszcze Romelu Lukaku, który na ławkę rezerwowych się przyda na pewno. Także witam cię, Lukaku. Czy może jakiś Arjen Robben? No nie. Robben też w sumie może być na ławkę rezerwowych albo coś. Ale ja bym tu chciał jeszcze Leo Messiego albo Suareza. W którejś z tych trzech pozycji na ławce rezerwowych. Dajcie mi Messiego albo Suareza. Proszę jej. Proszę, no. Zostaną nam jeszcze trzy pozycje, z czego prawo skrzydłowe. Jeszcze tam może być Messi. Także ja tą pozycję zostawię na sam koniec. Zobaczmy środkowego pomocnika. Januzowicz, Silva, Danilo, Was oraz Ilkay Gundogan. Ajajaj. Witam cię. Sprawdźmy lewe skrzydło. I na tej pozycji będzie jeszcze Dimitri Payet! Ajajajajaj, co tu się za składzik ułożył? Kurde, bele. No ja biorę go w ciemno teraz. Okej, ostatnia pozycja, prawe skrzydło. Czy tutaj pojawi się Leo Messi? No jakby się pojawił, byłoby naprawdę mega. Zobaczmy, czy tutaj będzie Leo Messi. No i nie ma, ale jest i Barbo w sumie. Niech będzie i Barbo. On kiedyś był bestią, to może dalej jest i na ławkę rezerwową się na pewno przyda. Dobra, tak wygląda cała jedenastka, którą udało mi się zrobić do tej pory. Jeszcze mam do wyboru trenera, więc weźmy go teraz. I za chwilę ja to wszystko poukładam, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży ciekawie. Tutaj Conte, nie, Brazylijczyków będzie mi potrzebny na Neymarze, który będzie na pewno bez grania, więc ja wezmę tutaj Braziliano, niech mi troszkę podciągnie Neymara do góry. Okej, mój skład sam w sobie wygląda naprawdę mega, zobaczcie sami, jak to wygląda bez żadnych roszad. Dajcie mi sekundę, ja to wszystko poukładam i mam nadzieję, że tutaj jedenastka, którą zobaczycie za chwilę, was po prostu zszokuje. Dobra,
Zobaczcie na skład, który uda mi się tutaj poukładać. Po pierwsze, mam tutaj dwóch zawodników Team of the Group Stages. Mamy tutaj dwie legendy oraz mam zawodnika Team of the Year. Do tego na ławce rezerwowych mamy dwóch zawodników Strasznego Krzyku oraz trzy informy. I to nie byle jakie informy, bo jest tutaj Lukaku, Robben oraz Jamie Vardy, także trzy bestie na ławce rezerwowych. Do tego poukładam ten skład w taki sposób, że tutaj cała trójka ofensywna będzie grała bardzo ofensywnie, środek pola gra defensywnie oraz ci dwaj, czyli Sissoko oraz Nani będą grali takich bocznych obrońców, czyli mniej więcej można powiedzieć, że to będzie taka taktyka, jaką gra Chelsea w tym sezonie, czyli trzech środkowych obrońców oraz dwóch takich wahadłowych, którzy będą biegać tam i z powrotem i walczyć z tyłu oraz z przodu. Dlatego liczę na to, że ten draft nie zakończy się dla mnie na pierwszej rundzie, bo aż grzech odpaść z takim składem w pierwszej rundzie. Trzymajcie kciuki i zapraszam do łapkowania tego filmu. Na sam początek trafiłem Polaka. Ostatnio, kurde, mam coś duże tendencje do tego, żeby trafiać na polskich graczy. No ale dobra, zobaczmy, jaki skład mu się tu udało zrobić. FC Mania to jest jego skład. Kusiol to jest jego nick. Dobra, patrząc na całokształt tego składu, który on ma, mamy skład lepszy overallowo i lepszy patrząc na zgranie. On ma tutaj takich ciekawych zawodników, jest tutaj Legenda oraz Paul Pogba jako defensywny pomocnik. No ciekawy skład. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wygrać. Także powodzenia, Kusiu. Cristiano Ronaldo w polu karnym, dawaj Cristiano na prawą nogę, uderzenie na bramkę i nie ma gola. Jakim cudem Ronaldo z wykończeniem 99 tutaj nie strzelił bramki. I czemu on tutaj strzelał lewą nogą, to ja nie wiem. Ajajaj, pierwszy strzał na bramkę praktycznie. Cristiano Ronaldo 1-0. W takim drafcie naprawdę będzie bardzo smutno odpaść w pierwszej rundzie. Także tutaj trzeba spiąć dupę i w końcu zrobić jakąś ciekawą akcję. Dopiero ładnie, Gundogan uderzaj na bramkę, tak jest, 1-1 mamy wyrównanie. Piękna akcja legendy Del Piero oraz Gundogana. Wow, jaki strzał ładny, tutaj będzie jeszcze rzut rożny po pięknej paradzie Lorisa. Dobra, koniec pierwszej połowy, póki co wynik 1-1 po dość wyrównanej połowie, można powiedzieć. Ja miałem kilka ciekawych sytuacji, on miał kilka i na szczęście po jednej udało nam się wykończyć. Znaczy dla mnie na szczęście, że udało mi się wyrównać w sumie. Okej, to jest chyba dobry moment, żeby zrobić jakieś zmiany. Tylko jakie? Po pierwsze, środkowy pomocnik musi jakiś wejść. Puśćmy tutaj, może niech będzie Lukaku, bo on jest silny fizycznie i dobre główki ma. Sissoko musi zejść z boiska. Nani może też niech zejdzie w miejsce, powiedzmy, że Dimitriego Paye. O, to będzie dobra zmiana. Jest! Ale teraz miałem farta i ja pierdziel, nie wiem, jaki cudem to się nie zakończyło bramką. Dobra, koniec. Pierwszych 90 minut przed nami dogrywka, po takim meczu ono daje bardzo dużo strzałów, z czego praktycznie żaden nie stwarza jakiegoś gigantycznego zagrożenia. Faul, panie sędzio, gdzie tutaj był faul? Gdzie tutaj był faul? Po tym mi powiedz. Kurde, Paul Pogba, bramka, ja nie wierzę, taka sytuacja. Ajajajajaj, trzeba będzie odrabiać. Tak jest! 2-2, pięknie, brawo! Bramka, strzelce bramki jest chyba Lukaku, który wszedł na boisko. Pięknie, Romelu, pięknie! No ale wykończenie to palce lizaj, zobaczcie, no tutaj tego nikt by nie wyciągnął. No i przed nami rzuty karne, ja pierdzielę, loteria, no niestety. Tutaj wszystko rozstrzygnie się po jedenastkach, a ja, no strzelcem jedenastek to niestety nie jestem, ale może szczęście mi dopisze. Zobaczymy. Dobra, ładnie wykończony rzut karny. Pięknie, 1-1. Poprzeczka, tak jest. Tak, perfekcyjnie wykończona teraz jedenastka. Dobra, może lewo? Prawa niestety. Pięknie, Romelu Lukaku, brawo. Ajajajajaj, no ładnie, ładnie, niestety. Ha, tak jest, 4-4 póki co wykorzystane. Dobra, jeśli teraz uda mi się wyciągnąć tą jedenastkę, będzie moja wygrana. Tak jest! Udało mi się to wygrać, jakim cudem, nie wiem, ale mamy zwycięstwo po rzutach karnych. 4-4 udało mi się wykorzystać, mój przeciwnik zmarnował jedną, znaczy zmarnował dwie, jedną udało mi się obronić, druga poszła poprzeczkę. No bardzo mi przykro, Kuciol, grałeś lepiej, no ja nie ukrywam tego, że w tym meczu grałeś o wiele lepiej ode mnie, ale to tak bywa czasem w FIFA, każdy o tym wie, że szczęście czasem dopisuje tym gorszym, no i w tym tak właśnie teraz było. Że ja grałem gorzej, a udało mi się wygrać, także i tak dzięki za mecz. Zawodnikiem tego spotkania jest to Del Piero, który dostał cenę 8-6, także naprawdę ciekawy mecz w jego wykonaniu. Okej, przed nami spotkanie numer 2, tym razem gramy przeciwko dwóm graczom, bo dołączył do niego kolega i zobaczcie na ten skład. No wow, tutaj można powiedzieć, że też mu naprawdę bardzo ciekawie posypało. Jest Pogba inform, jest Hazard inform, jest Ronaldo inform na napastniku, jest Bale inform, do tego mamy Kevina De Bruyne, Ramosa inform, Leighton Baines, no co za składzik, 87 ocen ogólnie, 97 z grania, no bardzo ciekawie.
Okej. Okay. Gareth Bale, 5:1, bramkarz nawet się nie rzucił. No to musiało być naprawdę perfekcyjne wykończenie, że tak to wykończył. No. Ale teraz piękna piłka na Neymar, to dawaj. W pole karne i teraz co możemy zrobić? Możemy przyczekać chwilę, możemy podać tu i Gundogan uderzy na bramkę, mamy wyrównanie, pięknie, 1:1. Ale kontra, te rzuty rożne to jest tragedia, serio. Zostało dwóch zawodników, z czego ja gra na formacji defensywnej, bo mam trzech obrońców. Jakim cudem przy formacji defensywnej, przy taktyce defensywnej zostało zaledwie dwóch zawodników z tyłu? Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Dobra, koniec pierwszej połowy. Tak wyglądają statystyki tego meczu. Dałem 2 strzały celne, z czego niestety padła zaledwie 1 bramka. Moi przeciwnicy oddali 3 strzały celne, z czego padły 2 bramki. Ładnie Gundogan w polu karnym uderz, to tak jest! 2:2, co za mecz w wykonaniu tego na zawodnika. No piękna akcja, znowu Del Piero, znowu asysta. Ładnie Del Piero, ale pozycja teraz dla niego. Del Piero, uderzenie na bramkę, 3:2! Ajajaj, co tu się stało? Pogba i jego podanko, pięknie Del Piero wykończenie, co czyli piękne wykończenie od Del Piero, tak miało być. 3 dokładnie takie same zmiany jak w pierwszym meczu, ostatnio pomogą, więc może teraz też uda się strzelić jakąś 1 albo 2 bramki. Ładna klepka, jeszcze raz do boku, pyk i Rarien Robben musi to wykończyć, no nie. Prawa noga, Boże, co tu się stało? Przecież to powinno być 4:2 jak nic. Jeszcze raz i teraz pyk tutaj, pięknie i jeszcze raz do boku podanie, to musi być gol, uderzenie, tak jest, 4:2, no teraz na pustą bramkę, już Neymar musiał wykończyć świetnie, 4:2 i mamy prowadzenie już najprawdopodobniej do końca. Także moi drodzy, wygrywamy również i w rundzie drugiej, także tutaj mamy półfinał, no kto by się spodziewał z takim składem, myślałem, że tutaj będzie troszkę handicap niższy, ale na szczęście mamy prowadzenie i awansujemy do półfinału. Zawodnikiem spotkania po raz kolejny Del Piero, no kto by się spodziewał. Okej, okay, przed nami mamy skład numer 3, czyli półfinał i zobaczmy, tutaj tak samo są dwie legendy, 2 informy, mam tu Williana, jest Rio Ferdinand, jest także Cristiano Ronaldo, jest Turan, Gamero oraz Casemiro, ciekawy skład. Ajajaj, ale teraz mnie nawinął, mamy bramkę Cristiano Ronaldo, 8:00, znowu bardzo szybko tracimy gola i to nie jest dobra wróżba w tym meczu, na pewno. Ładnie Gundogan, uderzenie w bramkę, tak jest, 1:1 mamy, no gościu gra jak Food Champions, cały czas autobus ustawiony od pierwszej minuty i także tutaj naprawdę bardzo ciężko jest zrobić jakąkolwiek akcję w tym meczu, także naprawdę cieszę się, że udało mi się wyrównać. A tak wyglądają statystyki tego spotkania, jakby to kogoś ciekawiło. Ajajajajaj. Jakim cudem to teraz przeszło, to ja nie wiem, naprawdę nie wiem, jakim cudem ta piłka przeszła, no nie mam pomysłów na to. Ładnie, tak jest, Del Piero, uderzenie na bramkę, no nie ma gola, serio. Co tu robi Manuel Neuer w tym meczu, to ja nie mam pytań. Dobra, koniec tego meczu, jakim cudem ja w tych ostatnich minutach nie strzeliłem bramki na remis, to ja nie mam pytań. Przegrywamy w półfinale po takim spotkaniu. Jak to się stało? Jak? Nie wiem. No kurde, no jak on wykończył tą ostatnią akcję, to ja nie wiem. Aż mi serio smutno, bo tutaj naprawdę mogłem wygrać i takim składem, aż żal było odpaść w półfinale. Tradycyjnie Del Piero został zawodnikiem spotkania, a mecz, tak jak wspominałem wcześniej, no na remis. Tutaj, jak widzicie, oddaliśmy praktycznie tyle samo strzałów, on wykończył jedną sytuację więcej. Niestety, także musimy zobaczyć, co w paczkach, może będzie jakaś ciekawa karta. Zobaczmy. Dobra, sprawdźmy, jakie paczki zostaną za półfinał. Duża złota paczka premium oraz złota paczka premium. Oczywiście nie zabrakło tutaj błędu graficznego, jaki jest pod srebrną paczką, jak widzicie. Dobra, przed nami dwie najlepsze paczki, zobaczmy, co będzie w tej słabszej. Złota paczka premium przed nami, tutaj już widzimy, że walkoutu nie będzie. Ale karta, flara dość niezła, więc może tutaj będzie jakiś ciekawy zawodnik. Paris Saint-Germain, to jest Hatem Ben Arfa. On na pewno coś kosztuje, także to jest naprawdę dobry traf. Oprócz Hatema będzie tu coś jeszcze fajnego. No, tak nie za bardzo, ale zobaczmy, ile kosztuje Ben Arfa. On może być coś warty w sumie. No, ciężko powiedzieć ile, bo nikt nie licytuje. Jakieś 10 tysięcy, także połowę draftu, to znaczy 3/4 draftu nam się zwróciło. Nieźle. Okej, przed nami najlepsza paczka, jaką dostaliśmy za ten draft. Duża, złota paczka premium. Zobaczmy, co będzie tutaj. No, walkoutu nie ma. Flara będzie malutka, także ta karta też będzie średnia. Jajajaj, Emenike. 76 overalla, także w paczce słabszej dostaliśmy lepszą kartę niż w tej lepszej. Nieźle. Także moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Wydaje mi się, że samo ułożenie tego drafta warto zostawić kciuka w górę. Fajnie, jakbyście przekroczyli tak 5000 polubień, byłoby naprawdę mega z waszej strony. Także bardzo dziękuję za wszystkie polubienia. Jeśli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, włączcie sobie dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia, kiedy wrzucę nowe filmy, a wrzucam praktycznie cały czas.
codziennie, najpóźniej co dwa dni, także warto sprawdzić. Także do zobaczenia pod kolejnym filmem, trzymajcie się, miłego dnia, elo, jo, pa, pa!